Dzień dobry. Witam naszego kolejnego gościa, Karol Wójcicki. Tak się zastanawiam, jak w ogóle przedstawić profesję, którą się zajmujesz. Z tego, co wiem, fotografujesz gwiazdy, tak? Z dosyć dużej odległości, zwykle nocą. Czyli jesteś klasycznym paparazzo, tak? Chociaż staram się nie za bardzo z ukrycia, z reguły wybieram jednak otwarte przestrzenie. Jakoś ja tak jestem kozak pod tym względem. No dobrze, ale one o tym nie wiedzą, tak? Mam nadzieję, że nie. Albo przynajmniej, że im to nie przeszkadza. No dobrze, fotografujesz z reguły z dużej odległości. Z jakiej mniej więcej? Zależy w jakich jednostkach, żebym to wyraził, bo jak będę ci wyrażał w metrach, to zer nam nie starczy, a przynajmniej nie będę chyba potrafił nazywać tak dużo. Chyba szybko jednak nie policzymy. Staram się trzymać, z uwagi na to, że jestem na otwartej przestrzeni, całkowicie odsłonięty, to jednak trzymać ten spory dystans. Spory dystans, czyli ile? 100 kilometrów, 200 kilometrów? Chyba najbliższe to będzie 100 kilometrów. Najbliższe gwiazdy, jakie fotografowałem. I to też, powiedzmy, takie nie do końca gwiazdy jeszcze były, to było 350 kilometrów, ale potem raczej już idziemy w miliardy, a nawet w lata świetlne. Czyli Karol Wójcicki, popularyzator nauki, program Z głową w gwiazdach. Specjalnie właśnie zaczynamy o tym fotografowaniu gwiazd w ten sposób. Zajmujesz się niezwykłym rodzajem fotografii, ale jednocześnie zarażasz ludzi tą pasją, którą jest fotografowanie nieba. Zdecydowanie to drugie, bardziej, czyli zarażanie pasją również do fotografowania nieba, skoro jesteśmy dzisiaj na targach, to w tym kontekście. Jestem popularyzatorem nauki, czyli pokazuję ludziom, że jednak gapienie się, zwłaszcza w przypadku astronomii, gapienie się w niebo może być nie tylko przejawem marzycielstwa, ale też całkiem fajną pasją, gdzie odkrywamy wiele niezwykłych rzeczy, które dzieją się nad naszymi głowami. Nie tylko w ciągu dnia, ale być może zwłaszcza w nocy i od niedawna staram się też pokazywać przy pomocy różnych sprzętów, które również tutaj na targach można zobaczyć, jak niebo wygląda naprawdę, niekoniecznie tak jak często widzimy to na zdjęciach, bo zdjęcia czasem nas oszukują, jeśli chodzi o pokazywanie nieba, ale od niedawna mamy możliwość pokazania go takim, jakie ono jest, takie jakie ja je widzę, kiedy spoglądam w niebo podczas swoich astronomicznych wyjazdów, takie jakie ja je znam, ale kiedy komuś o nim opowiadam, to zwykle polegać musiałem na swoich słowach, na tym, żeby ładnie to opowiedzieć, żeby oddać to, co ja widzę. Teraz nie muszę się bardzo starać, bo mam możliwość pokazywania tego przy pomocy chociażby Sony A7S, o którym dzisiaj tutaj też opowiadałem, takim, jakie niebo jest naprawdę. O tym jeszcze za chwilę, właśnie o tych możliwościach sprzętu, które mamy na chwilę dzisiejszą, natomiast Jakbym chciał zaczynać, tak, to jaki jest taki program minimum, żebym zaczął fotografować gwiazdy? Trzeba wyjść z domu i mieć aparat, wiesz? W zasadzie niewiele więcej trzeba, choć nawet w niektórych przypadkach to nie trzeba wychodzić z domu, bo są tacy, którzy próbują przez okno coś ustrzelić, siedząc jednak w ciepełku swojego mieszkania. To nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale zawsze coś może się w ten sposób udać. Najprostszy aparat, umieszczony na statywie, który potrafi zrobić ekspozycję, dajmy na to dłuższą niż sekundę. Przy wyższym ISO już nam coś wyjdzie. Z gwiazdy, choć nie świecą na niebie tak jasno jak ta nasza gwiazda dzienna, czyli Słońce, trochę tego światła dają i kumulując je przez ułamek sekunda, może nawet trochę dłużej, jesteśmy w stanie uwiecznić na zdjęciu widok rozgwieżdżonego nieba. Im dłuższe ekspozycje, tym naturalniej zobaczymy więcej, tym więcej tego słabego światła zbierzemy. Więc aparat z możliwością naświetlania dłużej niż sekunda na statywie, to jest niezbędne minimum, które dzisiaj potrzebujemy. Minimum, które w zasadzie jest w zasięgu chyba każdego z nas, bo patrząc na to naprawdę brutalnie, są nawet aplikacje na smartfony, które pozwalają nam naszego, nie wiem, zwykłego iPhona zamienić właśnie w taką kamerę zbierającą, kumulującą światło i wtedy nawet w nocy iPhone czy przyłożony do teleskopu, czy nawet może w jakimś szerszym ujęciu jest w stanie coś na tym niebie sfotografować. Prawda jest taka, że dzisiejsze najprostsze aparaty cyfrowe potrafią nadal dużo więcej niż pierwsze aparaty sprzed ponad 100 lat fotografujące niebo przez kilkadziesiąt minut i dawały wtedy efekty dużo, dużo słabsze niż to, co teraz można przez jedną sekundę z matrycami cyfrowymi uzyskać. Czyli to znaczy, że kiedy chciałbym zacząć fotografować niebo, nie muszę mieć zyliona złotych? Nie, wystarczy, że masz aparat, który masz. Oczywiście w astronomii mamy takie śmieszne powiedzonko, które w zasadzie można odnieść do bardzo wielu dziedzin, w których sprzęt kosztuje parę złotych, że jeśli zarazimy nasze dziecko astrofotografią, to super. Nigdy nie będzie miało kasy na narkotyki czy alkohol w przyszłości, bo jest to
faktycznie studnia bez dna. Oczywiście możemy zaczynać od najprostszych aparatów, natomiast górnej półki, górnej granicy już nie ma. Wtedy mówi się, że sky is the limit i chyba ciężko faktycznie już te granice. No jaka jest najdroższa przejść? Zabawka astronomiczna obecnie? Teleskop Webba? To już dla profesjonalistów. Ale wiesz co, no ja mam znajomych, którzy robią zdjęcia może niekoniecznie najpiękniejsze, bo nie to ich jest ich celem, ale takie, które pozwalają zobaczyć dużo. I oni w tym celu kupili teleskop, który kosztuje pewnie kilkanaście tysięcy dolarów, głowicę pod teleskop paralaktyczną, obracającą się za sferą niebieską, kosztującą kilkadziesiąt tysięcy dolarów, a do tego to wszystko umieścili sobie pod małą kopułką astronomiczną, która pewnie nie jest aż tak droga, ale stoi w Chile. I to było akurat drogie. I teraz, gdy coś im się tam rozkalibrowało, to muszą wsiąść samolot, polecieć do Chile. Zresztą nawet teraz są, nie, jeśli nas oglądają, to pozdrawiam Michałów. I oni sami robią zdjęcia, którymi na przykład odkrywają komety albo planetoidy. Te zdjęcia nie są piękne, nie o to w nich chodzi, ale pozwalają zobaczyć mnóstwo rzeczy, których normalnie nie widać. I tam naprawdę nie ma chyba górnej granicy, że do któregoś poziomu wydamy te pieniądze i już mamy. Oni pewnie nadal to będą pompowali, bo zawsze można zrobić coś lepiej. Ale dzisiaj też, jakby mówiąc już tak całkiem serio, astrofotografię można robić, dysponując budżetem na poziomie 10 tysięcy złotych. To już nam spokojnie wystarczy na dobrej klasy montaż, który będzie nam śledził ruch gwiazd po niebie. Do tego aparat, teleskop albo kamera CCD dedykowana astronomii. No i sporo techniki i pracy, która jest przy tym wymagana, bo to wtedy nie jest tak, że zrobimy po prostu zdjęcie pstryki. Jest równie ważne, co zbieranie materiału, później jego obróbka. I to już nie jest moja bajka. Powiedzmy sobie to szczerze, ja też nie jestem takim astrofotografem, który mógłby robić zdjęcia tego kalibra. Ja kiedyś się w to bawiłem, ale z racji miejsca zamieszkania, czyli Warszawy, gdzie muszę naprawdę daleko dojeżdżać pod naprawdę fajne, ciemne niebo i braku czasu, bo mój kalendarz jest mocno napięty, po prostu sobie to darowałem. Dziś bawię się raczej w krótkie zdjęcia, takie jednoklatkowce, gdzie mogę pokazać komuś jakieś ciekawe zjawisko. Ono nie będzie wtedy najpiękniejsze może, bo pewnie można by zrobić trochę więcej, żeby to wyglądało ładnie, ale chodzi o to, żeby pokazać jak najwięcej fascynujących zjawisk i to ja robię na co dzień. Tak? Podpinam aparat pod komputer, robię z niego kamerę i streamuję do sieci. I dzięki temu można zobaczyć coś, czego na zdjęciach nie można było oglądać. Czy w okolicach Warszawy można zobaczyć fascynujące zjawiska na niebie? Tak, znaczy ja myślę, że nawet centrum Warszawy, wiesz, są rzeczy, które mimo wszystko nawet przy zaświetlonym niebie można spokojnie dostrzec. Przyloty satelitów, spadające gwiazdy. Świetnym przykładem jest tego to, co robię w Koperniku, które jest no, jednak w samym środku Warszawy, na warszawskim Powiślu, gdzie rok do roku wygaszamy kilka okolicznych świateł, iluminacji Mostu Świętokrzyskiego, Stadion Narodowy, PGE Narodowy, iluminacji Centrum Nauki Kopernik, kilka latarni i nagle przychodzi 12 tysięcy osób, które oglądają ze mną spadające gwiazdy, meteory z roju Perseidów. Można je wtedy zobaczyć, również z miasta. Nie będzie ich tak dużo jak za miastem, ale nadal całkiem sporo. Przyloty satelitów, to wspominałem. No dobrze, natomiast... ale przyloty satelitów, no jak trafić takiego satelitę? To wydaje się, gwiazdy to jeszcze wiadomo, ale satelity przecież poruszają się chyba losowo. Natomiast jest ich, znaczy, tak, masz rację, oczywiście nie pojawiają się dokładnie o tej samej godzinie, ale są w nich prawidłowości, które dokładnie analizując, raczej przy pomocy programów komputerowych czy jakichś skryptów w sieci, można dokładnie dowiedzieć się, o której godzinie, w której części nieba, gdzie pojawi się jaki satelita, co to jest, z jaką prędkością leci i co jest na jego pokładzie, albo jaki jest cel jego wniesienia w kosmos. To jest możliwe do zbadania, ale oczywiście można zrobić to też inaczej, można po prostu wyjść pod rozgwieżdżone niebo, posiedzieć tam przez 15-20 minut i gwarantuję Ci, że takiego satelity zobaczysz. Oczywiście, jeśli będziesz miał odpowiednie warunki, bo jeśli to zrobisz o północy zimą, no to wtedy raczej ciężko będzie, żeby dostrzec na niebie satelitę, który wpadnie w światło słoneczne, bo u nas wtedy jest bardzo głęboka noc. Ale teraz, kiedy zaczęła się już nawet jest zaawansowana wiosna, po zachodzie słońca przez 2 godziny nadal nad naszymi głowami można dostrzec tyle różnych satelitów, że można się zawrócić w głowie od tego. Czyli widzimy poza gwiazdami stałymi punkty przesuwające się po niebie. A no nawet to wiadomo, to są statki obcych. Statki nawet nie obcych, bo to na razie na szczęście widujemy więcej tych, które sami tam umieściliśmy. Paradoksalnie częściej to my kolonizujemy inne planety niż przedstawiciele innych planet naszym. Świetnym tego przykładem jest to, co
co zwykle pokazywał nam Hollywood, że będziemy zaatakowani przez Marsjan, że to Marsjanie przylacą. Póki co to Ziemianie kolonizują Marsa. Na razie raczej obrzuciliśmy Marsa sondami kosmicznymi. Tak, to jest jedyna w tym momencie planeta zamieszkała w całości przez roboty, które starają się znaleźć życie, ale na pewno nie jest to życie, które my tam na razie zanieśliśmy. Przynajmniej staramy się niczego tam nie zanieść i znaleźć coś, co tam jest. Także raczej są to nasze statki kosmiczne latające nad naszymi głowami, choć niektóre zamieszkałe, bo jak w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która pojawia się co jakiś czas na naszym niebie i w tym momencie na przykład nad Polską jest, wieczorami można ją obserwować. Tam jest 6-osobowa załoga plus robot, więc już prawie Gwiezdne Wojny z tego się robią. To jest w ogóle fascynujące, dlatego że do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej de facto jest dalej, czy bliżej niż stąd do Krakowa. Ile jest z Łodzi do Krakowa? No 400 kilometrów będzie. Tak, no to jest faktycznie bliżej. 350 kilometrów, 400 to jest mniej więcej właśnie dystans, na jakim utrzymuje się stacja kosmiczna nad Ziemią. Znaczy w Łodzi to by się udało, że byłoby bliżej, bo pamiętajmy, że stacja nie leci zawsze dokładnie nad naszą głową. Ona 350 kilometrów mniej więcej jest do niej tylko wtedy, kiedy jest dokładnie nad nami, kiedy nas dzieli odległość stąd do góry. Kiedy jest w zenicie. W Łodzi to się udaje, bo w Łodzi jest na takiej szerokości geograficznej, że tutaj stacja kosmiczna może przylecieć nad Łodzią, ale nad Warszawą już nie. Nad Warszawą zawsze przyleci kawałek na południe od naszej stolicy, więc wtedy nam po skosie trochę tych kilometrów dochodzi, więc większość przelotów jest jednak taka, że do niej nas dzieli, nie wiem, 400, 500 albo nawet 800 kilometrów. No ale w czasie tych najlepszych przelotów, tak jak wczoraj miał miejsce taki, przepraszam, przedwczoraj, był miejsce taki, który faktycznie przyleciał dokładnie nad Łodzią i wtedy dokładnie tyle, ile stacja jest na jakiej orbicie, to tyle nas do niej tutaj dzieliło. No dobrze, a gdzie się zaczyna kosmos? To jest bardzo umowna granica. Jedni powiedzą, że kosmos jest tutaj, my jesteśmy częścią kosmosu. Ziemia, jakby nie patrzeć, krąży w kosmosie, jesteśmy częścią w wielkiej przestrzeni kosmicznej. Ale dzisiaj taka formalna granica, którą sobie przyjęto, to jest 100 kilometrów. Amerykanie kiedyś uznawali 80 w początkach eksploracji kosmosu. Znaczy, takiej bardzo wczesnej eksploracji, kiedy używano samolotów. Kiedy nie byli w stanie wyżej dolecieć, tak? Chyba tak. I stąd Amerykanie mają jakby dwie takie kategorie astronautów, którzy wlecieli na orbitę okołoziemską. Tych, którzy wlecieli ponad 100 kilometrów, ale też takich, którzy samolotami typu X-1, ponaddźwiękowymi, udało im się wzlatywać na jakieś tam 80 kilometrów. I już uznawali niektórzy, że to jest kosmos. Dzisiaj o tej granicy mówimy, że to jest 100. Jak latają teraz na przykład rakiety firmy w Blue Origin, to one wzlatują na 104, już się mówi, że to jest kosmos. Ale to jest umowna granica. Oczywiście atmosfera nie jest jakąś sztywną granicą, że nagle lecimy, jest taka linia i jest napisane przekreślone, to jest Ziemia, jest znak kolejny, że tu się zaczyna kosmos. Nie, takiej granicy nie ma, więc musimy ją sobie sztucznie wyznaczyć. To w ogóle w takich kategoriach strasznie, strasznie jest śmieszne, bo Ziemia ma 12 tysięcy kilometrów średnicy. 6 tysięcy kilometrów promienia, tak. No, jak circa about, tak? No to jest trochę tak, jakbyśmy spojrzeli na jabłko, to ta grubość skórki. To chyba skórka to jest za dużo, chyba grubość wosku na jabłku to jest tyle, ile... To się robi faktycznie mniej więcej z porównywania z skala grubości atmosfery w stosunku do całej planety. To faktycznie niedużo. Paradoksalnie większość z nas często pokonuje w ciągu dnia samochodem większe dystanse niż jest stąd do kosmosu, a jednak ludzkość potrzebowała strasznie dużo czasu, żeby się tam dostać. Było to szalenie trudne. No właśnie o co chodzi? Przecież to tylko 100 kilometrów. Tylko 100 kilometrów, prawda? Ja dzisiaj do Łodzi jechałem więcej. A szczerze mówiąc, jak jadę do pracy i jeszcze odbieram dzieciaki po pracy ze szkoły, no to się robi czasem z tego i 110. A do kosmosu jeszcze mi się nigdy nie udało. No problem w tym, że musimy pokonać wtedy niby bardzo słabą siłę, ale jednak trzymającą nas twardo przy Ziemi, czyli siłę grawitacji, która jest nieubłagana. I dzisiaj, żeby uciec z tej grawitacji, żeby jakby trochę ją tak pokonać i nie spadać na Ziemię, kiedy podskoczymy do góry, musimy podskoczyć do góry z prędkością prawie 8 km na sekundę. Dopiero wtedy, lecąc dookoła Ziemi, będziemy poruszali się z taką prędkością, że okej, będziemy spadać. Że nigdy nie spadniemy na Ziemię. Ale Ziemia kulisa cały czas będzie nam uciekała spod stóp. Dopiero gdy będziemy lecieli z prędkością 7,9 km na sekundę, czyli tą pierwszą prędkością kosmiczną. No i to jest problem. Ludzie długo potrzebowali, żeby zbudować urządzenia umożliwiające nam rozpędzanie się do takich prędkości. Paradoksalnie bardzo pomogła w tym II wojna światowa, gdzie Werner von Braun dla nazistów postanowił budować rakiety. To zabawna historia, bo był nazistą, te rakiety bombardowały Londyn, ale von Braun, którego pasją były zawsze rakiety
w ogóle technika rakietowa, która na początku XX wieku oczywiście raczkowała dopiero. Dostał szansę rozwijania tej swojej pasji właśnie, no, jakby nie patrzeć jednak pod skrzydłami III Rzeszy, nazistów. I on to robił, jest taka anegdota, gdy udał się pierwszy lot rakiety V2, która trafiła do celu na poligonie. Od samego Führera miał zebrać gratulacje i usłyszeć, że super, świetna robota, gratulujemy. A on miał wtedy bąknąć pod nosem, co z tego, że się udało, skoro trafiliśmy nie w tę planetę, co trzeba. On zawsze miał gdzieś tyle głowy to, żeby jednak strzelać w kosmos, gdzieś lecieć do innych planet, wiedząc, że to się może udać, co później dostał szansę zrealizowania tego pod skrzydłami Amerykanów, którzy po II wojnie światowej zgarnęli von Brauna do Stanów i tam on budował rakiety, ale które faktycznie już poleciały na przykład na Księżyc, jego największe dzieło, czyli V2. Tak. Więc choć to tylko 100 kilometrów, ale trochę nam zajęło... No do Księżyca jest troszkę więcej. No do Księżyca tak, ale jak wiesz, jak wydostaniemy się już z grawitacji Ziemi, to już potem jest w zasadzie... Z górki. Na orbitę okołoziemską musimy się rozpędzić do 8 km na sekundę, ale żeby do Księżyca lecieć na Księżyc, to jest około 11, więc już nie jest to taka duża różnica. No tak, z drugiej strony... 8 km na sekundę to jest chyba 8 razy więcej niż kula z karabinu. Nawet więcej. Kule z karabinu... No może masz rację, one latają gdzieś koło 600-800 metrów na sekundę. No, ponad dźwiękowo. No, tak? Na pewno tak, że szybciej jest... upadniesz, jak usłyszysz dlaczego. Tak. Niestety. Dokładnie. Dobra, wróćmy do fotografii. Tak. Bo też do strzelania czasami. Tak bez naboi. Wróćmy do fotografii, bo to jest... Na takich targach jesteśmy, tak? Prawda. Słuchaj, ty wyrażasz, jako osoba bardzo impulsywna, wyrażasz ogromny entuzjazm w stosunku do Alfy 7S Mark II. Dlaczego? Co jest takiego szczególnego w tym aparacie? To jest tylko 12 megapikseli. Tak, to prawda, ale tam jest dla mnie ważne coś zupełnie innego. Wiesz, opowiem ci historię w ogóle, jak ja trafiłem na ten aparat i w ogóle skąd się wzięła moja fascynacja tym sprzętem. Chyba jakieś półtora roku temu, czy rok temu, przeglądając w sieci różne filmy przedstawiające, nie wiem, zorzę polarną, to była wtedy zorza polarna, to były timelapsy. Zorza polarna, jak wiele zjawisk astronomicznych na niebie, czasem świeci jasno, ale nadal to jest jednak słabe, subtelne światło w stosunku do tego, co mamy za dnia. I żeby to uwiecznić na jakiś sposób, musimy robić zdjęcia naświetlane przez sekundę, dwie. W związku z tym, gdy robimy z tego timelapsa, no to zawsze się robi to przyspieszone, tak? Robimy oczywiście jedno zdjęcie, żeby mieć film, robimy 25 zdjęć, ale wtedy jedna sekunda oddaje 25 sekund rzeczywistości. W związku z tym te filmy są zawsze przyspieszone, dzieje się to szybko i trudno wyobrazić sobie, jak taka zorza zachowuje się na żywo. Ale ja trafiłem kiedyś na film, na którym widziałem piękną zorzę, myślę sobie, kurde, fajny timelapse. Po czym w kadr tego filmu wszedł człowiek. Nie przyspieszony, nie w jakimś pośpiechu takim nienaturalnym, wynikającym z natury timelapsów, ale normalnie tak jakby to było kręcone na żywo. I wtedy zorientowałem się, że coś jest nie tak. Znaczy ktoś używa kamery, która w kompletnych ciemnościach rejestruje tak słabe światło, że można spokojnie filmować 25 klatek na sekundę to, co widać na niebie. Było nie do pomyślenia wtedy dla nas, dla miłośników astronomii, że tak można robić. Pokazując różne zjawiska, zawsze używaliśmy jednak zdjęć, które trochę to przekłamywały, bo naświetlając obiekty w ruchu, one się rozmywały. Tak? Jak robiliśmy zdjęcie meteora, to zamiast szybko poruszającego się punktu, który z widzenia zna każdy miłośnik astronomii, na zdjęciu robiła się krycha. Więc gdy pokazywaliśmy komuś meteora na zdjęciu, on szedł pod niebo i oczekiwał, że zobaczy kreski. Po czym widział szybko lecące punkty i nie wiedział w ogóle, co jest zgrane. Tak samo było z zorzą, ona się rozmazywała na zdjęciach, robiła się piękna, miękka. A na tym filmie było widać coś dziwnego, no więc szybkie śledztwo wykazało, że istnieje nagle coś takiego jak Sona 7S. Film o, aparat o no, zabójczym ISO, bo oczywiście on potrafi wyciągnąć do 409 tysięcy, ale okej, to już jest może tak mało praktyczne wartości, ale nadal używając ISO na poziomie 120-124 tysięcy, te szumy są... w kontekście tego, co możemy pokazać na niebie, akceptowalne. To jest pewien fajny kompromis. Te szumy oczywiście się pojawiają, ale nadal są dużo mniejsze niż moglibyśmy przypuszczać, że w ogóle to jest możliwe. I nagle mogę pokazać coś w 25 klatkach na sekundę w formie filmu. Tak jak ja to widzę gołym okiem. No i zaczęły się próby zdobycia tego sprzętu. Kupiłem najpierw taki do Centrum Nauki Kopernik. A później zszedłem we współpracę z Sony, dzięki czemu mogę robić dzisiaj coś,
co dla popularyzatora nauki jest szalenie ważne. Ja nie muszę nikogo okłamywać. Ja nie muszę nikomu pokazywać zdjęć, które trochę przekłamują tę astronomiczną rzeczywistość, zwłaszcza w kontekście tych ruchomych zjawisk. Ja mogę pokazać teraz materiał nakręcony 25 klatkach na sekundę przy dużo większym ISO, dzięki czemu te zjawiska, które są w ruchu, nagle wyglądają tak, jak ja je widzę gołym okiem. I to znajduje się świetnie w zastosowanie w moim projekcie Zgową w Gwiazdach Live, czyli transmisji astronomicznych zjawisk na żywo w internecie, które do tej pory realizowałem przez różne kamerki astronomiczne, które miały różne możliwości. Raczej rejestrowałem nimi co jaśniejsze obiekty, księżyc, słońce, może jaśniejsze gwiazdy. Ale chcąc pokazać na przykład widok rozwieżonego nieba, no musiałem robić długie ekspozycje. Teraz nie muszę, teraz robię 25 klatek na sekundę, bo mam dostęp do wysokiego ISO, które nadal przy, nie wiem, nawet 50 tysiącach nie daje mi takich szumów, jak można by się było spodziewać. I to wygląda fajnie. To jest zupełnie nowy rozdział w pokazywaniu nieba, zupełnie nowy rozdział w astrofotografii. Nie otwiera jakby, nie pisze astrofotografii na nowo. Bo astrofotografowie robiący zdjęcia galaktyk, mgławic, dalej korzystają z technik, które korzystali do tej pory, czyli dedykowanych astronomii kamer CCD, specjalnych teleskopów, astrografów, do tego głowic paralaktycznych o bardzo precyzyjnym prowadzeniu. Oni dalej robią to, jak robili. Ale ja, jako popularyzator, mam możliwość pokazania nieba tak, jak nigdy wcześniej. I to jest super. To jest absolutna rewelacja. Tak jak nigdy wcześniej, ale znowu to ciekawa rzecz, bo to nie jest tak, jak ty widzisz, czy to nie jest tak, jak widzi każdy człowiek, bo skąd się w ogóle wzięła nazwa Droga Mleczna? Dla wszystkich to było białe, rozgwieżdżone niebo. Kiedy zrobimy zdjęcie Drogi Mlecznej, jak już zaczynałem fotografować, nagle się okazuje, że tam jest cholerę kolorów. Skąd to się bierze? Wiesz co, te kolory są naturalnie, to jakby to nie jest tak, że wszechświat jest czarno-biały, te różne atomy w różny sposób świecą, różnymi kolorami, to możesz to łatwo zobaczyć na różnokolorowych neonach w mieście, tak, tam są różne gazy, które po zjonizowaniu oddają różny kolor, więc tak samo różne obiekty w kosmosie składające się z różnych atomów też reprezentowane są różnymi kolorami, tylko problem w tym, że to światło od nich jest bardzo słabe i nasz wzrok w ciemności nie widzi tych kolorów, wiesz, pójść do kina, usiąść sobie obok kogoś, nie wiem, jakiejś pani w kolorowej sukience, w kwiaty, spróbuj powiedzieć, jakiego koloru są te kwiaty. No nie będziesz w stanie, to będzie wyglądało na czarno-białe wszystko. Tak samo jest z niebem. Nasze oko kumuluje światło przez krótki czas i to jest za mało, żeby zobaczyć kolory mgławic na przykład. Okej, zobaczymy kolory co jaśniejszych gwiazd, czerwone, niebieskie. No ale w przypadku mgławic już jest problem. Naturalnie, kiedy łapiemy światło na matryce CCD, tam te kolory wyjdą łatwiej, ale w przypadku teleskopów, które na przykład zbierają mnóstwo światła w bardzo krótkim czasie, ale kiedy robię na przykład, filmuję Drogę Mleczną, to ona wcale nie wychodzi mi ładnie kolorowa, znaczy taka mleczna, jak to widzę gołym okiem. Dopiero przy dłuższych ekspozycjach na zdjęciach to wychodzi, ale przy filmowaniu jest to z grubsza mniej więcej tak, jak ja to widzę gołym okiem. No dobrze, to już wiemy, jakiego używasz aparatu, jakiego używasz korpusu obecnie, a obiektywy? Podejrzewam, że potrzebne są bardzo długie. To zależy, co chcesz pokazać. Ja póki co używam krótkiego obiektywu, względnie krótkiego, 20 mm od Sigmy ze światłem 1.4. To jest przy takiej ogniskowej chyba na razie jedyny obiektyw, z taką jasnością. Oczywiście nie działam przy foto na pełnym otworze, zawsze trochę tam przymykam, żeby różne niedoskonałości, które na gwiazdach bardzo dobrze wychodzą na krawędzi pola, zniwelować, ale nadal, kiedy przymknę tę przysłonę do, nie wiem, to jest więcej niż mi daje cokolwiek innego, więc w zestawieniu z dużym ISO, ja mogę sobie bardzo skracać ekspozycję i wtedy robić zdjęcia nieporuszonego nieba, a w kontekście filmowania, do którego mi jest naturalnie oczywiście najbliżej i pokazywania tego, co na niebie, no mam możliwość pokazania wtedy naprawdę największej ilości szczegółów, tych, których ja dostrzegam gołym okiem, a które w przypadku innych, w przypadku kamer, jakby wszystkich innych, jest zupełnie niemożliwe do pokazania. No dobrze, to załóżmy, że chciałbym wybrać się, spróbować tej astrofotografii. Jak powinienem się przygotować? Co powinienem sprawdzić? Co powinienem ze sobą wziąć, żeby podjąć tą decyzję, że zarywam nos?
Wiesz co, dzisiaj sprzęt tak naprawdę to jest tylko połowa sukcesu, a nawet może 1/3, bo to, co jest najważniejsze, to dobre niebo. Możesz pójść zobaczyć żubra w zoo, albo pojechać do Puszczy Białowieskiej. To będzie niby ten sam żubra, będzie wyglądał zupełnie inaczej. Trzeba uciekać od miasta. Niestety, light pollution, czyli zaświetlenie nocnego nieba, to jest problem, który jest kompletnie zabijający astronomię nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. My od kilkudziesięciu lat, postępując z rozbudową miast, z rozbudowaniem oświetlenia, tracimy często bezpowrotnie widok rozwieżonego nieba nad naszymi głowami. W drodze, w centrum Warszawy, drogę mleczną podobno, ja wiem to od moich starszych kolegów, można było zobaczyć 40-50 lat temu. Dzisiaj to jest w ogóle nie do pomyślenia. Dzisiaj ostatnio, kiedy jakieś było większe zapylenie atmosfery w Warszawie, na której się pięknie rozpraszały światła miasta, ja widziałem gwiazdy pierwszej wielkości. To była jakaś kompletna tragedia. Te gwiazdy mogłem policzyć na palcach obu rąk i to było wszystko. Więc chcąc zobaczyć fajne niebo i sfotografować je, no musimy jednak pojechać z dala od miast. 30, 40, 50 kilometrów w zależności od tego, jakie mamy miasto. Ja dla naprawdę fajnej drogi mlecznej z Warszawy wyjeżdżam jakieś 120 km na wschód. To nie jest tam, że tam jest wszędzie piękne niebo, ale akurat tam znalazłem takie miejsce pod Siedlcami, gdzie w kierunku południowym przez kilkadziesiąt kilometrów nie mam miast, w związku z tym tam nie mam łuny. I pięknie droga mleczna, fajna jest po horyzont, tak? Okej, zaczynam od tego, że szukam takiego miejsca na mapie, gdzie jestem in the middle of nowhere, tak? Gdzie nie ma tych światów. Są specjalne mapy nieba, specjalne mapy prezentujące zaświetlenie nocnego nieba. No i warto wybrać takie miejsce, gdzie jesteśmy naprawdę z dala od różnych miast. Gdzie te mapy mogę znaleźć? Gdzie ich szukam? Wpisujemy w wyszukiwarkę Google Light Pollution Map. To wszystko, ja nie będę dokładnie jego adresu, ale Google świetnie sobie... Dla Polski to też działa? To są mapy całego świata. To trochę tak jak mapa Google'a, tak? Tylko że zamiast takiej mapy topograficznej czy dróg mamy nałożoną mapę zaświetlenia. Oczywiście można nałożyć na to warstwę z drogami, miastami, tak żebyśmy wiedzieli, na co w zasadzie patrzymy. I po wybraniu dobrego miejsca, no jedziemy tam, szukamy miejsca, gdzie nie mamy w polu widzenia żadnych latarni. I stawiamy nieruchomo aparat, otwieramy migawkę aparatu na tyle, na ile pozwala nam obiektyw. Im dłuższy obiektyw, tym krócej możemy fotografować, bo na dłuższych obiektywach rozmycie gwiazd spowodowane ruchem obrotowym Ziemi będzie pojawi się szybciej. Tak? Przy 20 mm ogniskowej na pełnej klatce ja mogę otworzyć sobie migawkę na 25 do 35 sekund, w zależności od części nieba. I mam gwiazdy punktowe, tak? Ale już dłuższa ekspozycja sprawi, że te gwiazdy mi się rozmyją. Przy dłuższych ogniskowych, no to niestety wtedy już mamy bardzo krótki czas naświetlania i możemy poradzić sobie tylko w przypadku zastosowania tak zwanych głowic paralaktycznych, czyli specjalnych głowic pod aparat, które obracają się dookoła własnej osi z prędkością taką, jaką obraca się Ziemia, tylko w przeciwnym kierunku, dzięki czemu niweluje nam to ruch gwiazd na sferze niebieskiej. No i możemy wtedy fotografować z dłuższymi czasami, wydobywając też to, co gdzieś tam na niebie się kryje. Tak, wybrałem miejsce. Teraz jak wybrać porę? Na co muszę patrzeć? Jak wybrać porę? Tak. No i tutaj przydaje się trochę znajomość nocnego nieba i świadomość tego, co chcemy fotografować. Oczywiście każda pora jest dobra do fotografowania gwiazd. Wystarczy, żeby było ciemno. Ale jeśli chcemy konkretne gwiazdozbiory, no to warto zerknąć sobie na mapy nieba typu Stellarium, zobaczyć, jak wygląda niebo w danej porze nocy, jakie mamy gwiazdozbiory, w której części nieba one się znajdują, gdzie wybrać kadr, żeby zrobić zdjęcie na przykład zachodzącego Oriona albo wschodzącego Skorpiona. Możemy zapolować na jakieś konkretne zjawiska, jak na przykład przylatujące satelity i wtedy też musimy wiedzieć dokładnie, w której części nieba one się pojawią. To możemy sprawdzić bardzo łatwo w sieci na stronach typu Heavens Above. Możemy zapolować czasem na zorzę polarną, również nad Polską. To się zdarza już w tym roku chyba kilkukrotnie nawet się udało zobaczyć słabą poświatę zorzy polarnej nad północnym horyzontem. Więc w zależności od tego, co chcemy upolować, o tym musimy trochę wiedzieć już. Dobieramy właściwy kierunek, no i też parametry ekspozycji, tak? Jeśli chcemy... A prognoza pogody? Wiesz co, no to oczywiście do sprawdzenia, natomiast ja nigdy o tym nie mówię. Bo dochodzę do wniosku, że każdy musi mieć tego świadomość, że jak się mamy chmury, to nie widzimy gwiazd. Ale ja też tej prognozy często nie sprawdzam w przypadku jakichś ciekawych zjawisk. Bo z prognozą jest tak, że to jest tylko prognoza. Ona może się sprawdzić lub nie.
Oczywiście, jeśli, szczerze mówiąc, jutro miałem jechać w Bieszczady, ale kiedy zacząłem, że tam ma być kompletne zachmurzenie, no to okej, no to nie będę się wybierał dla popatrzenia sobie w gwiazdy pod zachmurzone niebo, licząc na to, że coś może się pogodzi. Ale na przykład 2 dni temu było bardzo rzadkie zjawisko, na które czekałem ładne kilka lat, to było dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc. No i wtedy nie ma, że będzie pogoda albo nie. Nawet nie sprawdzałem tych prognoz, ja w ciemno jestem przygotowany i wiem, że jeśli będzie nawet mała dziurka, to ja ją wykorzystam. I muszę być przygotowany na to. To jakby jest złota zasada w przypadku fotografowania fajnych zjawisk, nie sprawdzamy prognozy pogody, bo to nas może tylko zniechęcić. No ale tak, jeśli mamy chmury, to nic nie zobaczymy. Warto wybierać te bezchmurne noce. Jest też taka złośliwa zasada, że kiedy jest nów księżyca, czyli jest najciemniejsze niebo i najfajniejsze te warunki do fotografii, to też jest zachmurzenie największe. Nów przypadał wczoraj. Mhm. Więc możecie sobie pomyśleć i sprawdzić też prognozę, jak wygląda dzisiaj niebo nad Polską. No, nie wygląda to najlepiej. Kanapki, termos, tak. Co z bateriami? W ekspozycjach baterie bardzo szybko szlak trafi. Ja korzystam z kilku źródeł zasilania. Oczywiście mam 2 akumulatory ze sobą zawsze. Natomiast w A7CS jest to fajnego, że mogę podłączyć pod nią przez złącze USB kabelek, na przykład podłączony do power tanka i mi wtedy ładuje baterię. W czasie działania aparatu to jest bardzo ważne, bo pierwsza wersja miała możliwość ładowania tylko podczas spoczynku. Spoczynku, gdy sprzęt nie działał. Teraz mogę pracować z podłączonym na przykład powerbankiem i się o to nie martwię. Mogę też podłączyć na przykład, nie wiem, do... Jak jedę samochodem, mam przetwornicę i wtedy z 12 V robię 220 i też sobie to ładnie ładuje. No ale tak, kilka akumulatorów warto mieć za nadrzu. No i działamy. To, co mówiłeś, kanapki, ciepła herbata, zwłaszcza w takimi nocami jak zimą czy wiosną teraz, nawet latem, te temperatury potrafią spaść bardzo gwałtownie i niespodziewanie. I warto zadbać o to, żebyśmy to nie my byli tym najsłabszym ogniwem. To znaczy, żebyśmy to nie my piersi wymiękli pod rozgwieżdżonym niebem, tylko na przykład, nie wiem, skończyła się bateria w aparacie, choć o to też warto zadbać, czy na przykład przyszły chmury, bo jak już wyjeżdżamy pod rozgwieżdżone niebo raz na jakiś czas, bo oczywiście nie jedziemy też codziennie, no to warto dać radę. Być wyspanym, nie zasnąć, nie narzekać, że jest mi zimno, że jestem głodny i dlatego będę uciekał. Człowiek zwykle jest najsłabszym ogniwem w ogóle w przemyśle kosmicznym. Fotografii i w kosmosie. Więc warto o siebie zadbać, o swój komfort, o to, żeby było nam ciepło, żebyśmy nie byli głodni. Jak się za bardzo nudzimy, oczywiście czasem można się przespać, jeśli mamy dłuższe ekspozycje, co i mi się zdarza. No ale czasem ten widok jest taki, że i spać się odechciewa. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kochani, jest okazja. Dzisiaj możecie wziąć aparat, statyw, jest tuż przed weekendem i cały wieczór spędzić na tym, żeby spróbować astrofotografii. Nowego rodzaju fotografii, tak jak powiedziałem, fotografia gwiazd. Każdy kiedyś chciał być paparazzo. Zobaczcie, co wam z tego wyjdzie, bo z pewnością jest to bardzo fajna dziedzina fotografii, którą można się zarazić i tak jak powiedział Karol, później do końca życia, jak zarazicie dzieci, nie będą miały pieniędzy na narkotyki i alkohol. A teraz zapraszam na kolejny odcinek spacerów Szymona po targach.